Dzisiaj w studiu goszcze podrywaczy, chyba można tak powiedzieć, uwodzicieli, bo mają to wszystko w małym palcu. To znaczy, jak uwieść kobietę. Nie dość, że mają to w małym palcu, to jeszcze przekazują wiedzę dalej. No właśnie, czujecie się takimi dążuanami warszawskimi. Wiesz, co ja ci powiem w ten sposób? Ja w ogóle nie lubię tego określania: uwodziciel, podrywacz, bo jest ono krzywdzące. Jest to coś, co wynika jakby. Inaczej, pokazuje coś, co może być manipulacją, coś, co się kojarzy z manipulacją. My mamy zupełnie inne podejście do tematu, ponieważ my mamy się za normalnych facetów, którzy mają swoje pasje, swoje marzenia i po prostu uwielbiamy kobiety. Uwielbiamy im sprawiać przyjemność i nas to kręci. Tak? No dobrze, normalny, normalny facet podrywa kobietę, jakby korzysta z tego, tak, po czym jakby podrywa kolejną kobietę albo zostaje z tą pierwszą. Natomiast wy, jakby jeszcze postanowiliście przekazywać swoją wiedzę i swoje doświadczenia dalej, czyli jakby też pogłębiliście temat, podejrzewam. Tak, ponieważ. To tak jak mówiłem wcześniej, lubimy to, a poza tym jest taka tendencja w dzisiejszych czasach, że większość mężczyzn boi się kobiet. Wynika to z faktu całej manipulacji, jaka jest prowadzona w społeczeństwie. Wynika to również z faktu tego, że no, ludzie się po prostu boją wyrażać siebie, boją się wyrażać swoje emocje, swoje pragnienia. A o to tu tak naprawdę chodzi, tak? Że być szczerym, otwartym, prawdziwym, pokazać kobiecie siebie, pokazać, że ona też jest kimś wyjątkowym i żeby ją docenić. Czyli nie manipulujecie? Nie. nie. Jesteśmy w 100% szczerzy, jesteśmy sobą. No, i też byliśmy kiedyś facetami, którzy mieli takie problemy. Może dlatego właśnie uczymy tego teraz i przekazujemy tą wiedzę innym. No właśnie, to czego konkretnie uczycie? Przełamania nieśmiałości, jakichś barier takich wewnętrznych, które są w facetach? Generalnie wszystkiego. Przede wszystkim cechujemy się tym, że działamy głównie jeżeli chodzi o praktykę. Działamy w praktyce, tak? Pokazujemy kursantom ludziom, no co robimy, jak podchodzić do kobiet. W, jak, w jaki sposób one reagują, jakie niesamowite emocje temu wszystkiemu towarzyszą, i w momencie, kiedy ludzie to widzą, widzą, że coś da się zrobić, ponieważ tak jak tutaj mówił Krzysztof, my też przeszliśmy tą samą drogę, kiedy byliśmy kiedyś nieśmiali. My, jako trenerzy, mamy takie bardzo praktyczne podejście, dlatego że uważamy, że tylko poprzez praktykę ktoś, kto nie miał wcześniej sukcesów z kobietami, jest w stanie zmienić i, i uzyskać jakieś. Konkretne rezultaty. Ile to trwa, tak? Bo wiadomo, że każdy by chciał mieć szybki efekt, ale czy to się da szybko? Czy uczycie tego, że facet po prostu nagle się przełamuje i nie wiem, dzięki waszym radom po prostu wychodzi na ulicę i ta kobieta jest jego od razu? Wiesz, wszystko zależy od, od typu osoby, z którą się pracuje. Są ludzie, którzy przychodzą i od razu mają rewelacyjne wyniki, potrafią świetnie komunikować się z kobietami, przekazywać im dobre emocje. A są też tacy ludzie, którzy. Którzy mają na przykład problem z komunikacją z drugą osobą i potrzebują się nieco otworzyć i, i spojrzeć na to trochę w inny sposób, niż zostali na przykład wychowani wcześniej. Każdy jest inny, wiesz, ludzie są jak diamenty, a te diamenty można oszlifować. I każdy ma w sobie ten niesamowity potencjał, możliwości i wszystko, czego potrzebuje, tylko, tak jak mówiłem wcześniej, to wszystko jest takie blokowane, tłamszone w nas przez cały system, który nas otacza, tak? Ludzie, no, boją się sięgać po swoje. A nie tędy droga. Uczymy ludzi, żeby przede wszystkim... Zawsze wyrażali siebie i przełamywali swoje bariery, ponieważ jeżeli nawet wiesz, dzieje się coś takiego, że mężczyzna się trzęsie, widzi piękną kobietę, bo oj się do niej podejść, to w momencie, kiedy podejdzie i sprawdzi, co się wydarzy, no to wie na czym stoi i widzi, czy w ogóle chce z tą osobą rozmawiać, bo tu też nie chodzi o coś takiego, że poderwać każdą kobietę, bo no, nie wiadomo, czy ona w ogóle będzie spełniać nasze wymogi, tak? Może się okazać niefajno, powiedzmy to tak, nazwijmy to tak lekko, tak? Także chodzi o to, żeby brać z życia to, co chcesz, nie bać się po to sięgać i korzystać z życia. No i dużo też przede wszystkim zależy od tej tego, co ta osoba chce osiągnąć, tak? Bo jeśli mamy osobę, która chce na przykład poznać jakąś dziewczynę na stałe, znaleźć sobie w cudzysłowie żonę, to ta osoba powinna mieć inne nastawienie od tej osoby, która chce na przykład jakichś takich bardziej luźnych relacji i związków. Mm -hmm. e Szkółwodzenie tak naprawdę jest sporo, przynajmniej z tego, co się orientuje. To jest tak, że jak się wpisze w internet, to gdzieś tam w wyszukiwarkę, to wysk wyskakuje jakby nie dość, że milion w ogóle jakichś artykułów, to jeszcze, to jeszcze rzeczywiście sporo namiarów na ludzi, którzy że się tym zajmują, ale was podobno odróżnia od, od tych innych trenerów, to, że, że stawiacie właśnie na, na to, że, że wychodzicie od razu na ulicę z tymi ludźmi, którzy chcą Zgadza z nami pracować. Opowiedzcie trochę właśnie o tym, jak to wygląda. Tak, no wychodzimy z przeświadczenia, po prostu, że tak jak dziecko idzie do szkoły, uczy się pisać, tak samo można nauczyć się uwodzenia, tylko wychodząc na ulicę i praktykując. Jest mas, masę właśnie nieszczęśliwych osób, które przychodzą do nas na szkolenie i naczytały się różnego rodzaju książek i dalej mają ten sam problem i to, to jest takie błędne koło, że oni cały czas czytają i tak naprawdę nie, nie, nie uzyskują jakichś efektów konkretnych. No właśnie, ludzie mają tendencję do przyswajania milionów ton informacji i tak naprawdę niczego z tym nie robią, tak? To jest tak samo, jakbyś przeczytał książkę o jeździe samochodem, ale w życiu nie siedział za kółkiem i chciałbyś zostać kierowcą rajdowym, tak? Widzisz analogię i to jest dokładnie tak samo, jeżeli chodzi o całe działanie. Można czytać Masę informacji, jakichś teorii, ale jeżeli przede wszystkim nie wykryjesz własnego stylu, jeżeli nie będziesz działał, jeżeli nie będziesz miał w tym swojej duszy, nie tchniesz to, to, to całe działanie, tak, elementu siebie, to nie będziesz miał żadnych efektów. Także dlatego robimy coś takiego, że przede wszystkim zawsze pokazujemy ludziom na początku, jak my to robimy, tak, żeby zobaczyli, jakie są możliwości, co da się zrobić, i żeby bardziej uwierzyli w siebie. No bo nie ukrywajmy, że to motywuje, jeżeli widzisz kogoś, komu to dobrze wychodzi, to masz wiary, że tobie też się uda. Wiele osób się do was zgłasza, jest popyt na, na takie szkolenia. Jest, jest, jest. Szczerze mówiąc jest duży popyt. Jest i cały czas, wiesz, jest to tendencja rosnąca, tak, bo coraz, tak jak mówiłem wcześniej, dwukrotnie coraz bardziej wygląda to tak na rynku, że no w ogóle na, na świecie, że ludzie no są tacy zamknięci, zdołowani, nie żyją pełnią życia, nie tak jakby chcieli. No właśnie, ale to jest, to jest zaskakujące trochę, tak, bo jakby w dobie jakby internetu, jakichś portali społecznościowych, gdzie wszyscy się wywlekają na wierzch i w ogóle są bardzo tacy ekspresywni i jakby dużo od siebie dają, tak bardzo się otwierają w jakiś tam czas też tabloidów jakiejś takiej medialnej też otoczki, no to, że jednak ludzie niby, teoretycznie przynajmniej się wydaje, powinni być właśnie bardziej otwarci i bardziej walczyć o swoje. A tu się okazuje, że co, że, że w kwestiach gdzieś tam tych delikatnych ma, mamy problemy. Ja myślę, że to jest taka ym, otwartość kreowana trochę przez, no, przez internet też, tak? I przez media. Przez media. Rodzaju... Natomiast taka prawdziwa otwartość to jest ta rzeczywistość, która nas otacza, i tego staramy się właśnie, tego właśnie staramy się uczyć. Że poznawać kobiety w ciągu dnia, w ciągu normalnych sytuacji, a nie tworzyć sobie zbędnych halucynacji w głowie, jakby to było, jakbym poznał tą dziewczynę ze zdjęcia. Ponieważ zwróć jeszcze uwagę na temat właśnie tych wszelkiego rodzaju portali internetowych, tak. Według mnie to działa w ten sposób, że ludzie idą na łatwiznę. Mężczyźni idą na łatwiznę, ponieważ zakładają sobie różnego rodzaju profile, konta, no i w jakiś tam sposób starają się zagadać do dziewczyny, bo boją się zrobić to na żywo. Mm -hmm. Ponieważ tworzą sobie masę wymówek, że ona jest taka, owaka i tak dalej, co jest zupełnie bez sensu. Także tak jak mówię, jest to pójście na łatwiznę, jest to kwestia szukania swojej strefy komfortu, żeby po prostu nie narazić się na jakieś ośmieszanie, no bo często mężczyźni sobie myślą w ten sposób, że coś im nie wyjdzie, to się ośmieszą, to jest zupełnie zdane, bez sensu. Rozumiem, że pracujecie z każdym e, obiektem, że tak powiem, znaczy z każdym klientem, w cudzysłowie, indywidualnie, tak? tak to jak są najbardziej. takie indywidualne Każdy zajęcia. To jest innych mhm. i robimy, jakby nie patrzeć, głównie szkolenia indywidualne, na co stawiamy całkowicie właśnie, e, pokazujemy, że każdy ma własny styl, który musi wykreować, my go staramy się odnaleźć, tak? Tu nie chodzi o coś takiego, nawet nie uczymy jakichś technik, rutyn, bo to jest bez sensu, jakieś, wiesz, gotowce, jakieś schematy, rutyny, techniki, to jest coś, z czym my tak naprawdę się nie zgadzamy. Czyli nie ma jakby takiego jednego sposobu na podryw, wiesz, bo czasami się gdzieś tam e, czyta, albo ktoś tam mówi, wiesz, jest sprawdzony sposób, nie wiem, mówisz to i to i po prostu jest twoja, Albo robisz to i to i już po prostu drzwi <grym> odmawiają. Nie, nie, nie ma czegoś takiego. Stawiając się nawet na tym logicznie, to każdy jest inny, tak samo jak każda kobieta jest inna, więc tak właściwie nie ma jednej po prostu dokładnej drogi, jak, jak poderwać każdą dziewczynę. Myślę, że kluczem do sukcesu jest nastawienie, jest optymizm, jest charyzma, jest uśmiech, no i Wiarę tak, pozytywne podejście do życia. To jest coś, co bardzo przyciąga kobiety, a połączone z odpowiednimi oczywiście umiejętnościami socjalnymi bardzo pomaga, tak, ale wiadomo, że nie zdobywa się takich umiejętności z sekundy na sekundę, tylko trzeba działać, praktykować i. Wtedy można osiągnąć sukces. No najwięcej zależy od determinacji, jeśli ktoś jest nastawiony na sukces i na cel, że chce zdobyć tą jedną dziewczynę, która będzie spełniała w 100% jego wymagania, no to prędzej czy później to osiądzie. Jest takie powiedzenie, szukajcie, a znajdziecie, no ja się z nim zgadzam w 100% z racji mhm. tego, że jeżeli właśnie, tak jak Krzysztof mówił, ktoś ma determinację, wierzy w to, co chce osiągnąć, to prędzej czy później na 100% mu się uda.